Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu na kanale. Dzisiaj jesteśmy we dwoje, jest przyjaciel, tak naprawdę jest ich dwóch, bo jest jeszcze jeden taki kojocik, kochany. I słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć, że może kojarzycie, ten pies akurat przyjechał ze mną z Ukrainy, gdy pojechaliśmy praktycznie 2 tygodnie od wybuchu wojny na Ukrainę. Ten piesek jest taki bardzo płochliwy, bardzo bojaźliwy. Ale tak naprawdę, gdybyśmy się nie odważyli, nie pojechali tam, pomimo tego ryzyka, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak to wszystko będzie wyglądać, to nie byłoby go tutaj, nie byłoby tej miłości, która przez niego na pewno też promieniuje. I to jest piękne. Marceluś, zobacz. O. No, jesteś. I słuchajcie, bardzo Was proszę, kochani, jeżeli możecie, proszę każdą osobę, żeby wysłała miłość w świat i proszę, żeby teraz każdy z Was wpisał właśnie w komentarzu słowo miłość. Wpiszcie słowo miłość w komentarzu i poczujcie, jak ta miłość wypływa od Was do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, które są daleko od Boga, aby właśnie otrzymały takie światło, taką nadzieję, bo to jest niezwykle, kochani, ważne. O, pokażę Cię. No tak. Dzisiaj będziesz tutaj na nagraniu. No i słuchajcie, warto było jechać mimo tego wszystkiego. Ostatni wyjazd, gdzie jechaliśmy na Chersoń, cały czas organizowałem te zbiórki. Chcę Wam wszystkim bardzo podziękować za tą wszelką pomoc. Te wyjazdy na pewno nie były łatwe, ale jechaliśmy tam z grupą przyjaciół, osób, które naprawdę wierzą w to, że chronił nas Bóg, chroniła nas wielka moc taka Boga i że mimo tych różnych przeciwności i tak sobie damy radę z tym wszystkim. Do Polski psów przywieźliśmy chyba, no ciężko mi też powiedzieć, ale z 30 może, bo to było kilka transportów, były też koty. Nie wiem ile tych kotów. Potem przywoziliśmy oczywiście też matki z dziećmi. Odbieraliśmy też dzieci z dworca kolejowego w Lwowie i właśnie na ten dworzec w Lwowie przyjeżdżały całe pociągi po prostu osób i my podjeżdżaliśmy pod dworzec i zbieraliśmy te osoby i woziliśmy te matki z dziećmi do Przemyśla, do Polski. Organizowaliśmy właśnie takie transporty. I też to nie było łatwe, ponieważ my musieliśmy w miarę tak szybko przejechać do granicy, do Polski. Te dzieciaki wymiotowały, nie były po prostu przygotowane na taką podróż. No jak mówię, no nie było to łatwe. Mieliśmy też takie lampy błyskowe pozakładane na dachy, więc ludzie naprawdę nas przepuszczali. Tak jakbyśmy jechali w takiej kolumnie, po prostu jak karetka pogotowia. No i mówię, warto czasami zaryzykować, warto robić to, co serce mówi człowiekowi. I tak też właśnie było podczas tego wyjazdu, tego pierwszego przede wszystkim, gdzie jechaliśmy na tą Ukrainę. I zobaczcie, gdybym nie pojechał, gdybyśmy nie zrobili tego wyjazdu, to naprawdę tej istoty kochanej by tutaj nie było z nami. I trzeba po prostu, kochani, odważyć się, trzeba słuchać tego głosu serca. Ja wiele razy o tym mówiłem. I też, kochani, zachęcałem do tego, żebyście słuchali tego, co Bóg Wam mówi. Bo to jest bardzo istotne i bardzo ważne. Czasami ten głos się pojawia podczas różnych wydarzeń, które widzicie. Czasami po prostu podczas jakiegoś spaceru na ulicy. I ten głos mówi, żebyście coś powiedzieli drugiej osobie, żebyście jej pomogli, żebyście się zapytali, jak się czuje. I to jest niezwykle, kochani, niezwykle ważne. Ja oczywiście Was serdecznie tutaj zachęcam, ponieważ jesteśmy w takim czasie wielkiego przejścia. Już jeżeli chodzi o te tutaj zdarzenia stricte związane z wojną, z wystąpieniem Antychrysta, i niezwykle, niezwykle ważne jest to, żebyśmy, kochani, modlili się. Przypominam, codziennie o godzinie 21:00 dziękujemy z całego serca Panu Bogu za właśnie za
tą intronizację, która się odbyła w Polsce, intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski, która została przyjęta przez rząd i episkopat. I po tym podziękowaniu, kochani, gdy tak z głębi serca podziękujemy Panu Bogu za tą intronizację, to odmawiamy też taką wdzięcznością i radością dziesiątkę różańca. Jeżeli jesteście na moim kanale Łukasz Andryszczak na YouTubie, to bardzo proszę o wpisywanie się każdej osoby, która bierze udział w modlitwie, i wpisujemy pod codziennym nagraniem słowo dokonało się. To jest niezwykle, niezwykle ważne. I tak jak my tutaj organizowaliśmy właśnie te wyjazdy, tę pomoc humanitarną, tak też po tej III wojnie światowej, w czasie tych różnych kataklizmów, będziemy tą pomoc wysyłać, będziemy jeździć na pewno. I też, tak jak mówiłem, została zakupiona ta karetka pogotowia, która jechała z nami do Chersonia, którą udało się wyposażyć. Dzięki Wam, bo to jest Wasza zasługa, za co Wam bardzo dziękuję. I ona też będzie jeździć w tych naszych konwojach, też ratować zdrowie i życie. Więc chcę naprawdę Wam wszystkim podziękować za to, co zrobiliśmy, za to, jak udało się to wszystko tutaj zorganizować, i to nie jedną akcję, nie jedną zbiórkę przeprowadzić, bo wiele takich zbiórek było. Była pomoc różnym osobom przekazywana, za co Wam bardzo dziękuję. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o wojnę, to przed wojną też zobaczymy, bo może to wszystko przyspieszyć i tak naprawdę szybciej nastąpić, ale jak wiecie, organizujesz tą zbiórkę do Ugandy. Chcę tam jechać, ale to już wymaga większych przygotowań i to nie jest tak po prostu prosto. Osoby, które mają dostać pomoc w Ugandzie, są to 3 sierocińce dla dzieci, to jest minimum, które chciałbym, żeby dostały pomoc. Te osoby zostały poinformowane, wiedzą, że w czerwcu będzie pomoc wysłana z Polski. Jak to wszystko będzie organizowane, dopiero się okaże tak bliżej tego terminu. Ale wyjazd się odbędzie, cała pomoc zostanie przekazana. No, w razie wiadomo jakichś newralgicznych sytuacji związanych z wojną, z różnymi działaniami, to po prostu tą pomoc tam wyślemy natychmiastowo. Już przez ostatni rok wysłałem chyba z 10 tysięcy do Afryki, do różnych punktów. Pomagałem ostatnio też jednej czy dwóm osobom właśnie z tych sierocińcy. Oni naprawdę potrzebują wsparcia i taką pomoc udało mi się też wysłać, więc bardzo Wam dziękuję za to wszelkie wsparcie. Jeżeli byście chcieli jeszcze wesprzeć tą zbiórkę dla Afryki, no to czy też wesprzeć kanał, to zapraszam w opisie filmu, czy też na końcu, w karcie końcowej będzie informacja, jak można pomóc. I też, kochani, zachęcam do tych modlitw codziennie o tę intronizację, kochani. Tak, w podziękowaniu za intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski. To jest niezwykle, kochani, niezwykle ważne. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.